właściwie już wypuściłam z tej szkoły, tak licząc chyba, w ogóle uczyłam 6 uczniów. Czterech już jest po studiach, już poszli stąd, więc jak 2 jest aktualnie w naszej szkole. I tak jak pierwszy uczeń przyszedł do szkoły, to właściwie to była tak zupełna nowość. My o wszystko się właściwie pracowaliśmy na tej zasadzie, na zasadzie takiego wyczucia, co ile można. Dużo się pytaliśmy, co jemu odpowiada, jak on pewne rzeczy widzi, jak to wszystko zaplanować. Więc to było wiele rzeczy takich na niewyuczonych, nie mieliśmy znikąd żadnego wsparcia, żebyśmy wiedzieli, jak to robić, więc troszeczkę szliśmy na żywioł. Później, gdy miałam 2 ucznia, to dyrekcja mi zaproponowała studia podyplomowe, więc skończyłam tyflopedagogikę, więc mam wykształcenie w kierunku uczenia uczniów niewidomych. I w tej chwili mam przyjemność uczyć ich matematyki. Fajnie jest, że zdają tą matematykę na maturze, chociaż nie jest to łatwa sprawa, ponieważ matura z matematyki wygląda tak samo jak dla każdego ucznia widzącego. A właściwie nie ma, geometria dla niewidomych jest bardzo trudna, tak? Oni, żeby odczytać rysunek, potrzebują mnóstwo czasu. Jest to często nieczytelne, trudno jest sobie pewne rzeczy wyobrazić. Przy okazji, jak wychodzą jakieś zadania, takie na dowodzenie i różne inne, to wtedy nie są w stanie sobie tego tak wymyślić, jak człowiek widzący, który sobie na papierze wszystko zobaczy, narysuje i spojrzy. Więc prawdę mówiąc, to co sobie wypracowałam, tak, to, że pewne rzeczy, pewien materiał, na ile mogę, to tyle sobie razem pracujemy, a pewne rzeczy po prostu odkładamy i tego nie robimy, bo nie są w stanie przeskoczyć pewnych treści, tak? Więc do matury są przygotowywani tak, że są tę maturę w stanie zdać, bo gro materiału realizujemy tak, jak należy, a pracujemy jak? Z książkami na początku było trudno. Są książki brajlowskie, które zamawiamy w wydawnictwach. Przysyłają nam do nas, a je do nas, gdy je zamówimy, jednak często są przesyłane z dużym opóźnieniem, więc też jesteśmy na tym stratni, ale ja mam takie stare książki jeszcze, które wykorzystuję głównie w tym sensie, że wykorzystuję rysunki, które tam są. W geometrii przestrzennej czy w geometrii płaskiej, to wtedy korzystamy sobie z tych rysunków. Rysujemy sobie, to są znowu te techniki, które poznałam na studiach, gdzie rysujemy sobie rysunki, na przykład rysuję na przykład na kartce trójkąty, gdzie z drugiej strony mi się wyżłobi ten trójkąt i w tym momencie uczeń jest w stanie sobie pewne rzeczy wyobrazić i popracować. Kiedyś jak pracowałam z niewidomymi, to właściwie mieliśmy tylko zajęcia indywidualne. Więc o tyle było łatwo, bo uczeń był sam na sam i wszystko mogłam mu pokazać. Zresztą często prowadzimy rękami, pokazujemy rękami, gdzieś tam wyobrażamy sobie, rysujemy różne rzeczy. Czasami mu, wykorzystujemy nawet swoje ciało do tego, żeby pewne rzeczy pokazać, jak to wygląda. Po jakimś czasie się okazało, że uczniowie ci muszą uczestniczyć w zajęciach klasowych również. I te indywidualne lekcje nie bardzo są im przyznawane, bo to się wiąże też z pieniążkami. Więc uczestniczą normalnie w lekcji z klasą. Ale w naszej szkole mamy takie pieniądze z pewnej fundacji, gdzie właściwie lekcje dodatkowe, takie pod 2 godziny dodatkowych lekcji. Jedną mamy jako szkolną lekcję, tutaj daną przez dyrektora. Dodatkowe lekcje jeszcze taka fundacja nam dodatkowo dała, byśmy mogli z nimi więcej pracować. Ja pracuję w ten sposób, że na tych zajęciach indywidualnych tłumaczę im wszystko i pracujemy nad tym, z czym może być problem na lekcji klasowej. A na lekcji klasowej to przeważnie są to takie rzeczy, że albo daję uczniowi zadanie do rozwiązania, daję mu czas na to, żeby rozwiązał, w tym czasie pracuję z klasą. Jak on to, oczywiście cały czas jestem w kontakcie, więc jeżeli już rozwiążę to zadanie, to się pytam, jaki jest wynik, co tam po kolei wyszło. Jak wyszło źle, no to jeszcze raz sobie analizujemy. Oczywiście muszę to pogodzić z pracą z klasą, więc w tym czasie gdzieś muszę ten czas sobie podzielić na te 2 formy. Ale ogólnie jakoś to gra, jakoś to wychodzi. No miałam szczęście, że ci uczniowie, którzy są u nas, są chętni do pracy. Właściwie nie unikają, nie leserują troszeczkę, tak? Więc łatwo się z nimi pracuje i sprawnie się z nimi pracuje. W matematyce jest to tak, jak wcześniej pani mówiła, muszą pisać na maszynie, muszą pisać brajlem.
bo jeżeli uczą się języka polskiego czy języka angielskiego, mogą korzystać z komputerów. Natomiast zapis matematyczny na komputerze jest tak skomplikowany, ja sama jak muszę napisać pewne testy, to jest tyle różnych możliwości, że im zajęłoby to bardzo dużo czasu, więc piszą w Braille'u i dla nich jest to czytelne i łatwe. A teraz jeszcze w tym roku sobie wymyśliliśmy z obecnym maturzystą, że na przykład jak się przygotowujemy do matury, to mu na przykład całe zestawy maturalne nagrywam wysyłam w formie wiadomości, a on mi w formie wiadomości odsyła rozwiązania i sobie w domu tam ćwiczy i robi takie rzeczy. Także no, poszukujemy różnych form, tak żeby tej pracy było więcej, żeby mogli pracować w domu jeszcze dodatkowo. I powiem szczerze, że to zdaje egzamin w pewnym sensie. Ja jestem taką osobą bardzo otwartą i przeważnie dużo gadam i staram się tak prowadzić lekcje, żeby uczniowie nie czuli stresu i jakiegoś takiego spięcia na lekcji. I wiadomo, że jak pierwszy raz na początku, no to zawsze to była taka, jak dostałam informację, no to była obawa, bo właściwie nic na ten temat nie wiedziałam. Wielu rzeczy dowiedziałam się później na tych studiach, gdzie mi się otworzyły oczy na wiele różnych spraw, ale na początku mieliśmy takie szczęście, że uczniowie też byli otwarci. Ten pierwszy uczeń, którego mieliśmy, to był bardzo wygadany i on miał taki dobry kontakt z nami, że właściwie jak się przychodziło na tą lekcję, to automatycznie to wszystko samo wychodziło. Tak? To właściwie były 2-3 lekcje, kiedy gdzieś się zastanawialiśmy, jak to zrobić, a później wszystko dalej szło, więc te dzieci są na tyle otwarte, że nie było takiej bariery, że gdzieś czegoś się baliśmy. Nawet jeżeli coś nam się wymsknęło, że czy widzisz, czy nie widzisz, to oni wiedzą o tym, że jak ja mówię do niego, czy widzisz, to chodzi o to, czy widzisz palcami, tak? Czy spojrzysz na to i tak samo ostatnio gdzieś tam jeden uczeń mi na lekcji trochę odpłynął, miał robić zadanie i siedział, nic nie robił. Ja mówię, weź te łapska na tą kartkę i czytaj to zadanie, tak? Bo dla nich widzenie, no to są te ręce, tak? Więc ja tutaj nie miałam takich oporów, że no bo właściwie to nie jest tak, że my ich w czymś urażamy, tak? Jeżeli się ma dobry kontakt z uczniem, to nawet jak coś się powie gdzieś tak, nie tak jak nam się wydaje, że do niewidomego, chociaż oni nam cały czas mówili, że mamy ich traktować normalnie. I każdy niewidomy myślę, że chce być traktowany normalnie, tak? I my czasami jako widzący gdzieś stwarzamy taką atmosferę, że coś jest nie tak i dlatego ich ograniczamy. Tak samo jak w takim zwykłym funkcjonowaniu na ulicy, gdzie przykładowo jak chcemy komuś pomóc, to łapiemy za rękę i chcemy prowadzić, ale to nie jest tak, tak? On chce sam decydować i musi się tak złapać osoby, która, czy uchwycić osobę, która chce mu pomóc, żeby nie być ciąganym, przestawianym i tak dalej. Więc myślę, że tutaj dużo robi też taka edukacja ogólna. My sobie zresztą, jeśli chodzi o uczniów samych, to robiliśmy takie spotkania z niewidomymi, gdzie oni opowiadali, jak chcą funkcjonować, co jest dla nich ważne, tak? Więc myślę, że czasami gdzieś ludzie nie mają świadomości, w jaki sposób nawet z nimi rozmawiać, tak? Więc ja myślę, że takich na początku obaw aż takich dużych nie miałam, ja się nie bałam. Zresztą zawsze uważam, że jeżeli coś mamy do zrobienia i mam do wykonania, to ja nad tym nie dyskutuję, tylko się zastanawiam, jak to zrobić, a nie się wycofywać, tak? No bo te dzieci potrzebują wsparcia i pomocy i tylko tyle. To wszystko też zależy od rodziny. Jeżeli rodzina stworzy dziecku taką atmosferę i taki dom, w którym ono będzie się uczyło samodzielności, to bycie w domu i w normalnej szkole jest okej, to niczemu nie przeszkadza. Jeżeli natomiast rodzic jest nadopiekuńczy i to dziecko nie jest samodzielne i przez to, że w domu jest wyręczane z różnych rzeczy, nie potrafi samo funkcjonować, to myślę, że czasami dobrze by było, żeby pojechało gdzieś poza dom i się nauczyło tej samodzielności, tak? Bo później w życiu w pewnym momencie zostają sami. I to myślę, że to nie można tak powiedzieć, że wszyscy muszą iść albo do ośrodka, wszyscy muszą zostać w domu, bo jest takie trudne. Myślę, że to zależy od domu, od decyzji w domu, bo są dzieciaki, które wyjadą i czują się dobrze, tak? A są dzieciaki, które na przykład no, muszą być w domu, bo może czują się tam bezpieczniej. Więc, no ale tutaj musi być mądrość rodziców, żeby takie poprowadzić, żeby one na tym kontakcie i na tym byciu w domu nie straciły, tak? Bo mimo wszystko, no byłam swego czasu w Bydgoszczy w szkole dla niewidomych i te dzieciaki sobie tam bardzo fajnie radzą, są w internacie.
dojeżdżają do domu. Zresztą mieliśmy tu w szkole popołudniowej, ja nie miałam kontaktu z tym uczniem. Mieliśmy ucznia, który kończył, chyba w Laskach tą szkołę kończył. I on był naprawdę taki bardzo samodzielny. Tutaj dla niego nie było problemu przez Szczecin przejść w tą czy w tą, dostać się tam czy gdzie trzeba. Był bardzo samodzielny, więc jak się patrzy na takiego ucznia, to sobie myślę, bycie w tamtym miejscu zrobiło mu bardzo dobrze, tak? Z drugiej strony mieliśmy ucznia w naszej szkole, który do końca klasy maturalnej niewiele samodzielnie funkcjonował. Był przywożony do szkoły, odwożony. No ale mama też już w ostatniej klasie mówiła, że on potrafił uciekać z domu, bo on chciał chodzić sam. I on w tej chwili, będąc na studiach, już sam funkcjonuje. Czasami go widziałam gdzieś tam na ulicy, na przykład z osobą towarzyszącą taką, która w takim przewodnikiem, ale postawił na swoim. On chciał być samodzielny i to zrobił. Więc ja myślę, że jeżeli ktoś chce, to wcześniej czy później to osiągnie, tak? Ale muszą być mu stworzone warunki. Uczniowie z zasady nie kochają matematyki, także myślę, że to, czy to dotyczy szkoły muzycznej, czy nie muzycznej, to ta miłość jest taka zawsze, taka sama. Ja tak sobie wzięłam zawsze za punkt honoru, że ja zrobię wszystko, żeby dla nich ta matematyka tu była przyjemnością. I tak działamy. A trudno mi jest, ja nie jestem muzykiem, więc trudno mi też powiedzieć, na ile matematyka wchodzi w muzykę, tak? Więc tutaj tylko z takiego słuchania gdzieś z tego, jak koleżanki, które uczą przedmiotów muzycznych, mogę powiedzieć, że gdzieś tam jakieś korelacje są. Tak jak sama się uczyłam tego zapisu brajlowskiego i brajla, to mi się wydaje, że on jest bardzo czytelny. Jest to zapis, który mi nie sprawił żadnego problemu. Nawet intuicyjnie pewne rzeczy jestem w stanie zapisać. Natomiast uczniowie to tak jak kiedyś się zastanawiałam, czy dla nich to nie jest dużo znaków, ale jak sobie pomyślę, że uczeń, który widzący, który też musi się nauczyć, jak się zapisuje jakąś funkcję, sinus, logarytm, czy jakieś, to też są nowe zapisy dla niego, tak? Więc też się musi tych zapisów nauczyć, to tak samo oni. Po prostu mają jakieś symbole, zapisy, które gdzieś tam w głowie muszą zostać. Fakt, że mają tą trudność, że trzeba to pamiętać. Tak, że na przykład ich książki są objętościowo bardzo duże, więc nawet jakby sobie chcieli na przykład takie kartki gdzieś tam pochować, posegregować, poskładać, to później jest to bardzo czasochłonne, żeby gdzieś do tej wiedzy wrócić. Nam jest łatwiej, tak, bo my wzrokowo pewne rzeczy ogarniemy i jest łatwo, a tutaj muszą sobie znaleźć jakieś swoje metody, żeby później do tych rzeczy wracać, ale myślę, że Braille akurat dla nich jest fakt, że u nas w szkole korzystają z niego tylko na matematyce praktycznie, tak? Bo tylko na matematyce korzystają z maszyny brajlowskiej i na niej piszą to wszystkie rozwiązania i uczestniczą w lekcji. Na pozostałych lekcjach korzystają z komputerów, więc to już mają łatwiej, tak? A niestety, komputery są na co dzień, więc w nich są prawie biegli. Także myślę, że tutaj ja bym, jeśli chodzi o tą stronę matematyczną, nie widziałabym, być może w muzyce tam się akurat nie interesowałam, być może te zapisy są bardzo różne, tak? Tutaj też się musimy też oswoić z tym, że oni troszeczkę inaczej zapisują ułamek, troszeczkę inaczej zapisują pewne rzeczy, ale jeżeli im się to pewne rzeczy wprowadza od początku, no to dla nich to jest taki normalny zapis, tak? Tak jak dla nas normalne jest zapisywanie pewnych treści, no. I tyle. Robię to już tyle lat, że dla mnie to już tak jak druga skóra i się nie zastanawiam, czy po prostu wiem, że jest naszym celem jest wykonanie pewnej pracy i te metody, które wiadomo, że pewnych rzeczy się dużo nauczyłam na tych studiach podyplomowych. Tam gdzieś pokazano nam pewne metody, z czego można korzystać, jak można wykonywać rysunki, jak można uczniom pokazywać pewne rzeczy, tak? Poza tym pokazano nam, jak oni normalnie funkcjonują, jak pewne rzeczy widzą, więc tutaj to mi dużo dało, tak? Ale jeśli chodzi o samą matematykę, to wydaje mi się, że no mimo wszystko dużo pracy musimy poświęcić na takim wyobrażaniu i myśleniu pamięciowym, tak? To tak samo jak na lekcji normalnie dzieci funkcjonują, muszą pewne rzeczy wymyślać, muszą się zastanawiać, więc tutaj to tak samo funkcjonuje, więc raptem ta geometria, która nam sprawia dużo problemów i w tej geometrii był taki problem, żeby pewne rzeczy pokazać, ale no mają takie swoje metody rysowania na przykład na foliach, na kartkach, na różnych innych rzeczach i to się da zrobić. Poza tym są różne sprzęty użytku codziennego, które wchodzą w ruch
i zawsze można coś pokazać. Trzeba mieć tylko dobrą wyobraźnię i intuicję, gdzie z czego skorzystać, tak? Ja sobie myślę, że jeżeli się człowiek nie boi, no to w każdej chwili może pokazać, że nie musi mieć specjalnych sprzętów, żeby pokazać układ współrzędny, żeby pokazać jakiś trójkąt. Po prostu bierze nawet blat stołu, przy którym dziecko siedzi i pokazuje, jak to wygląda, tak? Ja na przykład często tłumaczę dzieciom, że parabola to jest tak, jakbyś sobie podniósł ręce do góry. Tak, i masz parabolę skierowaną do góry, twoja głowa to jest wierzchołek i do widzenia. To są takie proste rzeczy, które no, zawsze gdzieś tam, jak nie wiedziałam, jak wytłumaczyć, to się zastanawiałam, z czym to skojarzyć i jak to pokazać, jeśli chodzi o rzeczy, które, z którymi ma na co dzień do czynienia. Tak? I myślę, że to działa. I tak sobie myślę, że nie robiłam Bóg wie jakich cudów na tych lekcjach, ale do tej pory, jeżeli to funkcjonowało i tam dzieciom się przydało i zdawały maturę i poszły dalej, to myślę, że to było to, co trzeba. Jeżeli byśmy chcieli na przykład pokazać, bo my też wymagamy od dzieci po szkole, żeby chodziły z laskami, bo to im bardzo pomaga. Tym bardziej, że często w szkole gdzieś znajdują się różne rzeczy, które gdzieś mogą im przeszkadzać, bo oni są też przyzwyczajeni. To, co mnie bardzo tak poruszyło w Bydgoszczy, to tam dzieci wiedzą, że na przykład zawsze jak wychodzą z klasy, muszą zasunąć krzesełka, bo oni później wiedzą, że te krzesełka są zasunięte, mogą sobie swobodnie między tymi stolikami chodzić. U nas tak nie ma, tak? Tutaj dzieci tak nie wszystkie dzieci tak myślą, więc teraz ci niewidomi, ja nieraz zwracałam też uwagę panom, którzy pracują gdzieś tam na terenie szkoły, bo zostawili drabinę na środku na przykład holu i wtedy im trzeba powiedzieć, słuchaj, Antek, Kasia, Basia czy ktoś tam inny, tak, uważaj, bo tutaj stoi coś takiego, bo jeżeli na przykład nie ma laski, no to nie jest w stanie się zorientować, że coś takiego jest. Więc takich rzeczy się uczyliśmy. Pokazywano nam, jak funkcjonują w życiu codziennym. Na przykład też nas testowano, jakbyśmy na przykład zrobili pewne rzeczy takie codzienne rzeczy, które codzienne czynności, czyli rozmawiano z nami, jak my byśmy to zrobili, nie mając w ogóle o tym zielonego pojęcia, a później pokazywano, no jak to robią niewidomi, tak? Więc to były takie wiele praktycznych zajęć, tak? A wiele też takich teoretycznych, które gdzieś pokazywały różne formy. No myślę, że to był taki moment, gdzie mi się trochę otworzyły oczy, tak? Że przede wszystkim spojrzałam na tego niewidomego tak, że pewne rzeczy widzi on inaczej, że potrzebuje wsparcia, ale to wsparcie to musi być tak dozowane, żeby on się z tym nie poczuł źle, że jest inny, tak? Bo praktycznie jest taki sam jak my i funkcjonuje tak samo jak my, z tym tylko, że nie widzi, tak? Ale nie chce takiego prowadzenia, chce tylko takiego lekkiego wsparcia i pomocy, zresztą jak się spotka nawet niewidomych na ulicy, to oni sami poproszą, jeżeli trzeba, tak? My oczywiście powinniśmy reagować wtedy, kiedy widzimy, że jest jakieś niebezpieczeństwo, tak? To wtedy wiadomo, że trzeba gdzieś tam wspomóc, ale tak, to myślę, że jeżeli są dobrze wyedukowani i zresztą mają gdzieś tam dostęp do różnych takich kursów i nawet do nas do szkoły przychodziły panie, które uczyły ich orientacji przestrzennej, to mają możliwość normalnie funkcjonować. Na początku, jak był pierwszy uczeń, taki niewidomy w szkole, no to zresztą dla dzieci, które przychodzą z zewnątrz nowe, to zawsze jest to coś nowego i tak lubią sobie pooglądać ich książki, popatrzeć, jak to wygląda, bo są zainteresowane tą maszyną, na której piszą niewidomi. Natomiast później, jak już taki niewidomy funkcjonuje w klasie, no to już jest taka normalka, tak? Tyle tylko, że trzeba się przyzwyczaić, że jak tłucze na tej maszynie, to jest głośno. I wiadomo, że innym jest się może trochę trudniej skupić, no ale on musi jakoś pisać, tak? Więc tutaj to, na co narzekają niewidomi w szkole czasami, bo to jest taki problem ichni, że jest jednak na pewnym etapie już liceum taki słabszy kontakt z rówieśnikami. I tutaj mają problem, bo jednak te małe dzieci niewidome, to dla nich jak takie dziecko pojawi się w przedszkolu czy w pierwszych klasach szkoły podstawowej, to mają taki fajny kontakt, są bardziej otwarte, tak? Natomiast w wyższych szkołach dzieci już chcą być bardziej samodzielne, gdzieś sobie pójść i czasami mam wrażenie, że myślą, że osoba niewidoma jest trochę obciążeniem, tak? Bo trzeba się nią zająć. Więc tutaj wiem, że uczniowie nasi niewidomi mają problem trochę z kontaktem z uczniami,
Są zawsze tacy, którzy gdzieś tam z nimi porozmawiają, gdzieś tam z nimi są, czy nawet na przerwach, no ale, ale to jest taka rzecz, która zawsze gdzieś tam doskwiera, tak? Jest ta, ta samotność gdzieś tam w szkole mimo wszystko. Ja też miałam w szkole uczennicę, która miała bardzo poważne problemy zdrowotne i innego typu. Więc myślę, że obcowanie z każdym dzieckiem, które jest troszeczkę inne, to też trochę daje, tak? Gdzieś nas otwiera i powoduje, że musimy spojrzeć na pewne rzeczy inaczej. Ja na przykład przestałam używać słowa jesteś ślepy, tak? Bo to są pewne rzeczy, które gdzieś przychodzą, bo człowiek się zaczyna zastanawiać nad tym, co mówi, kiedy mówi, tak? I myślę, że to są takie ważne rzeczy, które gdzieś tam zostają. Ja nie potrafię w tej chwili wszystkiego przytoczyć, tak? Ale jest wiele rzeczy, na które gdzieś tam spojrzałam inaczej i gdzieś się potrafię ugryźć w język, że może nie powinnam tego w taki sposób powiedzieć, tak? Bo coś, co było wcześniej niby normalne i takie nic takiego, no to teraz zaczęło mnie to... Nie to, że mi ktoś zwrócił uwagę z tych dzieci, tak? Że ja coś nie tak powiedziałam, ale sama sobie, jak się to powie, to już czuję, że to jest nie to, że nie powinnam. I może w tym sensie troszkę się pozmieniało. Na przykład na stoliku, jak gdzieś pracuję i przydarzy mi się, że gdzieś coś mu przestawię, tak? Czy jej. I raptem zaczyna szukać. Ja mówię, Antek po prawej stronie na przykład, tak? Czy na przykład torba gdzieś się przesunie, tak? Więc to są takie rzeczy, że przynajmniej ja wiem, w jaki sposób mu powiedzieć, gdzie to jest, tak? Bo też nas tego uczono, żeby powiedzieć, że to jest prawy górny róg, prawy dolny, czy na przykład to są takie rzeczy, gdzie oni się w tym orientują, tak? Więc już wiadomo, że trzeba zwrócić na to uwagę, tak? I niewidomi mają to wszystko poukładane, tak? Oni wiedzą, co gdzie jest, jeżeli nikt im tego nie ruszy, tak? Bo jak ruszy, no to już się robi bałagan, tak? Więc to są też takie rzeczy, na które gdzieś tam zwracam uwagę. No mówię, to tak samo jak na te drabinki, które gdzieś stoją na korytarzu, jakieś wiadro z wodą, które gdzieś zostanie, tak? No na takie rzeczy, o takich rzeczach my nie myślimy. Czy na przykład wystające klamki gdzieś, tak? Czy na przykład jeden uczeń stwierdził, że właściwie dobrze by było, żeby na każdych drzwiach były brailem napisane numery klas, bo jak ktoś przychodzi pierwszy raz do szkoły, to nie ma pojęcia, która klasa jaki ma numer, tak? I to jest dla nas takie niby oczywiste, bo my zerkniemy, wiemy, tak? A oni muszą sobie przejść i jak wchodzą do nowego budynku, to jest dla nich zupełnie coś nowego, to muszą się tego budynku, każdej sali nauczyć. Na przykład jak przychodzą do naszej szkoły, no to nie jest takie proste, tak? Bo na początku muszą być troszeczkę poprowadzeni, a później muszą się nauczyć, gdzie są schody, gdzie jest wejście na korytarz, która sala po prawej to jest sala matematyki, KS-u czy jakiegoś innego. I to, co dla nas wydaje się takie oczywiste, dla nich już to jest taki czas, który muszą poświęcić na to, żeby poznać ten budynek, poznać szkołę i żeby normalnie w niej funkcjonować. Później to już biegają po tych schodach, tak? Ale póki co, to jest zupełna nowość.